Cześć, dzisiaj przychodzę do Was z testem. Będzie to test na żywo. Pukanki do włosów. Oba pukanka ma nam dać różowy kolor włosów. Czyli taki może nie do końca pełny róż, że wyskoczył tutaj jak Nicki Minaj, tylko po prostu takie prześwity, lekkie zabarwienie. O, słońce wychodzi. O, jak dobrze. Lekkie zabarwienie właśnie tym różowym tonem. Pukanka, którą będziemy testować, to jest cyklamen. Wygląda ona tak. Ja zakupiłam dwa opakowania na Allegro, naprawdę za grosze. Stwierdziłam, że skoro już zamawiam, to może okazać się to fajnym produktem, dlatego wezmę już dwa, może jeszcze zaszalejemy kiedyś. Producent tutaj pisze tak o sposobie użycia. Umyte włosy spłukać wcześniej przygotowaną pukanką. Do jednokrotnego kolorowania użyć około 1/5 opakowania. Gdzieś tak tyle. Na jedną szklankę wody. Zmiana ilości preparatu powoduje jaśniejszą lub ciemniejszą barwę włosów. Włosy wysuszyć. Przed użyciem wstrząsnąć. No, wstrząsamy. Ja sobie przygotowałam do dozowania takie stare opakowanie po chyba odżywce z Gliskura. To jest w ogóle fajny patent, żeby zostawiać sobie takie rzeczy, ponieważ to się może nam bardzo często przydać. Myślę, że dam troszeczkę więcej tej pukanki. No zobaczymy. Też nie chciałabym, żeby ten kolor się sprał, ta poświata się sprała od razu. Dlatego spróbujemy, tak? Spróbujemy na razie z mocniejszym kolorem, zobaczymy w ogóle, jak to wyjdzie. Włosy mam dzisiaj związane w taki zwykłego kucyka, jest godzina wczesna, dlatego też teraz pójdę umyć włosy. Pójdę je wysuszyć, tak? Spłukać tą pukanką, wysuszyć i zaraz do Was przyjdę i zobaczymy, jak ten produkt zadziałał. Okej, jestem już po umyciu głowy i po zmianie koloru moich włosów. Powiem Wam tak, wszystko od początku. Cały praktycznie ten pojemniczek wypełniłam wodą i dodałam sporą ilość tej pukanki, ponieważ ja mam dość długie włosy, dlatego musiałam dać tego produktu troszeczkę więcej. Jak ja to zrobiłam? Umyłam głowę, wysuszyłam, osuszyłam ręcznikiem, po czym właśnie spryskując, trochę podlewając tą pukanką, wciskiwałam ją we włosy. Potem znowu ją osuszyłam troszkę ręcznikiem i już potem suszyłam suszarką. Ta pukanka niestety ma jeden minus, ponieważ ona koloryzuje włosy, dlatego też musimy uważać, żeby ten kolor i starać się, aby ten kolor dotarł do wszystkich części włosów, tak? Ja no niestety troszkę miałam tutaj roboty, dlatego też spryskiwałam je, podsuszałam, spryskiwałam, podsuszałam, tam gdzie widziałam prześwity, dodawałam trochę tego koloru. No i efekt jaki jest, widzicie sami. Powiem Wam, że mi się podoba. Po raz pierwszy zapragnęłam w ogóle posiadać różowe włosy i to wręcz chyba tak troszkę dłużej. Dlaczego by nie? Zobaczymy, jak ten produkt będzie się spłukiwał, zobaczymy, jak on będzie współgrał z innymi kosmetykami. O czym musicie uważać? Musicie uważać, aby na pewno, jeżeli już myjecie tą głowę, mieć na sobie jakiś podkoszulek, bądź w ogóle pozostać w staniku, ponieważ ten produkt brudzi. Musicie również przygotować sobie najlepiej jakiś ręcznik, taki, który, nie wiem, używacie do farbowania włosów albo który jest przeznaczony do takich kosmetycznych rzeczy, ponieważ możecie się spotkać z tym, że Wasz ręcznik zostanie zabarwiony. Ja tutaj byłam trochę cwańsza i użyłam czerwonego ręcznika, dlatego nie widać żadnych pozostałości. Co jeszcze ucierpiało? Ucierpiały moje ręce. Ucierpiały moje ręce, ale produkt schodzi, produkt się zmywa, trzeba troszeczkę jakąś tam myjką czy czymś umyć te nasze rączki i bez problemu schodzi.
No i co jeszcze mogę powiedzieć? Nie ma jakiegoś zapachu, ten produkt jest dość miły w użyciu. Na pewno jest to zabawa tak no, na dobre pół godziny. Tak mi się wydaje, no to też zależy od, po prostu od długości włosów. Ten produkt jest do włosów jasnych, rozjaśnianych, to też trzeba tutaj o tym wspomnieć, dlatego dziewczyny z ciemniejszymi włosami, no myślę, że tutaj ten produkt by się nie sprawdził. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania czy cokolwiek, to piszcie na dole w komentarzach. Ja jeszcze Wam podlinkuję adres mojego bloga na dole, gdzie też zrobię posta, będzie więcej zdjęć. Postaram się aktualizować to, jak ten produkt stopniowo traci tą barwę, ponieważ jest to produkt zmywalny. No i co? Ja będę teraz szalała trochę z tymi moimi różowymi włosami. Ciekawe jak reakcja otoczenia, jak oni odbiorą mnie w takim wydaniu. Mi się bardzo podoba, naprawdę. Jest to bardzo ładny odcień różu. Dlatego myślę, że to był dobry ruch, żeby zakupić od razu dwa opakowania, bo wiem, że jeszcze wykorzystam to drugie opakowanie. Więc z mojej strony to wszystko. Dziękuję za spędzenie ze mną tych paru chwil. Zapraszam do subskrypcji, Boże, jakie trudne słowo, do naciśnięcia tego czerwonego guziczka przy nazwie, abyście byli na bieżąco z moimi filmami i co, trzymajcie się ciepło, odpoczywajcie, bo idzie weekend. Jeżeli ktoś Cię skusi na taki kolor włosów, dajcie mi koniecznie znać, jak to u Was będzie wyglądało. No i co, trzymajcie się ciepło i pa!